Witam państwa ponownie na naszym kanale. Myślę sobie, zrobię jakiś satyryczny materiał, pośmiejemy się trochę z tych zjepów, czy tam z tych bo Oni czasem takie wpisy mają, że czytam i rechocze ze śmiechu pomyślałem sobie, podzielę się z wami. Mm -mm, nie dało rady. Dzisiaj y, muszę państwu powiedzieć, że y, obawiałem się, że może wpadnę w jakieś rozdwojenie jaźni, w drugą osobowość, ponieważ były jednocześnie była transmisja dwóch komisji śledczych. I spróbowałem słuchać obydwu. Nie jest to łatwe, przyznaję, ale powiedzmy, że jakoś dawałem radę podzielić uwagę pomiędzy i Pana Przewodniczącego Jońskiego i Pana Przewodniczącego Szczerbę. Ale drodzy Państwo, najbardziej mnie zainteresowała dzisiaj komisja dotycząca spraw wizowych. Ponieważ mamy nowego laureata nagrody Darwina. Tym razem nie trzeba było czekać do końca przesłuchań, tylko już na samym początku Lech Kołakowski, były poseł pis i sekretarz stanu, wiceminister rolnictwa w tak zwanym bezrządzie Morawieckiego, wpadł jak przysłowiowa śliwka w kompo. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego, jak wpadł w ten kompot, ten śliwek, ta śliwka, ten śliwek. No, śliwek w każdym bądź razie, jeżeli już mamy się trzymać tak, tak, tej nowomowy, to śliwek wpadł w kompot, nie śliwka, śliwek. No, nie można nazywać mężczyznę śliwką, bo może być na przykład śliwkiem, tak jak mamy papugę i papuga. To tyle. A teraz, drodzy Państwo, obiecany materiał skompilowany przez pana Grzegorza Kota, nieocenionego kompilatora wszelkich materiałów filmowych na platformie X, zwanej w niektórych kręgach Twitterem. Uszanowania przesyłam panu Grzegorzowi Kotowi. Zobaczcie Państwo ten materiał. Zaznaczam, trwa 4 minuty. Z hakiem, ale naprawdę warto go obejrzeć w całości, a później go omówimy. To jest zgłoszenie biura poselskiego, którego dokonał Pan 1 czerwca 2020 roku. Czy mógłby Pan potwierdzić, że dokonał Pan zgłoszenia biura poselskiego Lecha Antoniego Kłakowskiego w Warszawie przy ulicy Siennej 45 Lokal 5? Czy to jest Pana podpis pod tym zgłoszeniem? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę kolejną planszę. Szanowni Państwo, pod adresem Sienna, 45, lokal 5, zarejestrowana jest agencja pracy tymczasowej dla cudzoziemców o nazwie Soul Job. Czy potwierdza Pan, że pod, w tym samym lokalu? funkcjonowało biuro poselskie Pana, jako Lecha, Lecha Antoniego Kołakowskiego i jednocześnie firma so Job, która zajmowała się ściąganiem obcokrajowców z całego świata. Czy może Pan potwierdzić tak lub nie? Potwierdzam, że tam była Dziękuję bardzo. firma, ale nie miałem żadnej informacji Dziękuję bardzo. O, o funkcjonowaniu tej firmy. Nie ma Pan żadnej wiedzy o SoulJob? So to ja Panu powiem, o czymś ta firma zajmuje, która... która so Job. Czym się zajmuje ta firma? Proszę kolejny slajd. Szanowni Państwo, to jest slajd, który firmy so Job, zarejestrowanej w biurze poselskim pana posła Kołakowskiego. W chwili biura, po, biura poselskiego pod adresem, który w tej chwili wskazujemy. Jest tam napisane, że misją tej, tej spółki, bo to jest spółka ZO, prawda? Jest. Bezkompromisowe świadczenie najwyższej jakości usług, leasingu pracowników oraz doradztwa personalnego. A może jeszcze mają misję, jakby pani była w stanie przeczytać, bo. Nasza misja. Pomoc polskim przedsiębiorcom w uzupełnianiu braków kadrowych i realny wpływ na rozwój biznesu naszych klientów. To jest pismo, czy to jest pana pismo? Pismo do, do Konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Deli. W którym prosi Pan o to, żeby Agencja Pracy Tymczasowej zarejestrowana pod tym samym adresem co Pana biuro poselskie, zwrócił się Pan o możliwe, szpilne wyznaczenie terminu wizyt w konsulacie RP dla tejże Agencji Tymczasowej są so Job. Czy Pan potwierdza, że Pan podpisał, podpisał to pismo? Nie pamiętam tego pisma. Jeżeli to jest, to było w ramach y, obowiązków poselskich. Nie, nie. Pan powiedział, że pan nie zna firmy so Job, a w tej chwili nie pan. Nie pamiętam. Nie znam tej firmy. Nie, panie, panie pośle. Pan powiedział, że pan zrozumiał pouczenie. Osiem lat więzienia, a ja pana pytam o konkrety. Czy pan podpisał to pismo dotyczące. Tego, żeby przyspieszać aktywność gospodarczą firmy so Job, która jest zarejestrowana w filii pana biura poselskiego, a pod tym samym adresem. Czy znaczy w filii biura Dobrze, nie, nie jest zarejestrowana żadna firma. Ja, ja z pomieszczeń korzystałem. firmowo. Ja nie wynajmowałem, ja nie znam firmy. firmy... Nie zna pan Sowjob? So nie Dobrze, znam. Dobrze, to może pan tego pisma nie, nie, nie pamięta, może wiedzy. pan pamięta inne pismo. Przepraszam bardzo. Ankara, Turcja. To jest pismo, które pan pisze do kierownika Wydziału Konsularnego w Ankarze. I znowu chodzi o firmę so Job. Chodzi o to, żeby przyspieszyć procedowanie wniosków w Agencji Pracy Tymczasowej dla obcokrajowców. Pamięta pan to pismo? Nie pa nie Dobrze, pan może nie pan pamięta. sobie przypomni kolejne pismo Istanbul, Turcja. Czy pamięta pan to pismo? Ja tych pis nie pamiętam na Dziękuję jest, bardzo. Jest podpis. Erywań, e, Armenia. Czy pamięta pan, że p, również pan wysyłał pismo do ambasadora nadzwyczajnego w, e, w Erywaniu, w, w Armenii, w sprawie firmy Sojob? Pamięta pan tą sprawę? Nie pamiętam. Odpowiedzialność karna, przypominam. Dziękuję bardzo. Moskwa, Rosja. Czy pamięta pan? 8 lat, 8 lat. Czy pamięta pan pismo, które wysyłał pan do ambasadora? Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyspieszania wiz dla obywateli rosyjskich? Tak. Proszę Pana, z tego co pamiętam, zwrócił się podmiot na piśmie. Pan Przewodniczący, Pan Poseł Szczerba wypuścił, można powiedzieć, klasyczne zajączki, e, czy zastawił sidła na kłamce, e, który wpadł jak śliwek w komu. Teże właśnie sidła. Te wnyki Okropny ten pan przewodniczący Szczerba, bezlitosny, podprowadził zwierzynę, można powiedzieć, pod samą lufę i szczerbinkę. Pan Lech Kołakowski, prawdopodobnie zaprzyjaźniony z Maciejem Lisowskim. Jeżeli państwo poszukacie w internetach Maciej Lisowski, zobaczycie takiego przysympatycznego i owialnego mężczyznę, który występuje innymi z Kornelem Morawieckim i Innymi prorosyjskimi aktywistami społecznymi. Pan Lisowski jest tutaj, cudzysłów, zamieszany w najróżniejsze spółki, społeczki, fundacje, stowarzyszenia, etc., etc., aby na koniec zostać pośrednikiem pracy i zacząć sprowadzać obywateli różnych krajów. Od Afryki po Azję Mniejszą, kogo tylko się dało, a w tym pomagał mu pan właśnie Kołakowski, który powiedział, że nie zna, jak Państwo słyszeliście, spółki so Job, a potem okazało się, że nie tylko tę spółkę zna i nie tylko jest zarejestrowana w jego biurze poselskim, albo on miał biuro poselskie zarejestrowane u Lisowskiego, z którym się oczywiście zna. Ale podpisywał jeszcze pisma do tak do ministerstwa tutaj ponaglające prośby żeby tu udzielać wiz poszczególnym i wybranym obywatelom różnych krajów jak nieoficjalnie ustaliłem niektóre z tych osób znalazły się na listach osób niepożądanych w naszym kraju w Unii Europejskiej Związane to jest z ich działalnością prorosyjską. Także, proszę Państwa, osiem lat grozi panu Kołakowskiemu, a sytuację chyba mamy wystarczająco klarowną i prostą, bo wiecie, bywa, że prokuratura prowadzi tak zwane czynności, jak o nich mówiłem. Czyli polega to na tym, że prowadzi czynności. Prowadzi te czynności długimi miesiącami, bywa, że latami, i nic z tego nie wynika. Czyli powołuje biegłych, którzy mieliby stwierdzić zaistnienie jakiegoś faktu, albo biegłych od tego, żeby stwierdzili, czy inni biegli, są biegli, i tak dalej, i tak dalej. Tu, drodzy Państwo, mamy sytuację prostą i relatywnie nieskomplikowaną. Czyli mamy byłego posła PiSu, którego nie chroni immunitet, mężczyzna siada przed komisją śledczą, składa przyrzeczenie, zobowiązuje się do mówienia prawdy. I tylko prawdy w tym, co jest mu wiadome, po czym twierdzi, że kogoś nie zna. A potem okazuje się, że nie tylko zna, nawet bardzo dobrze zna, ba, w imieniu tego podmiotu, tej osoby prawnej, nawet występował, e, jak tak, w roli nie, posła, e, tak, interwencja poselska, żeby tu pomóc. tak, Potem e, podczas przesłuchania przed Komisją Śledczą jeszcze pokrzykiwał. Czy ktoś z Państwa doił krowę, czy pracował kiedyś na roli, i tak dalej, i tak dalej. No, co by nie zrobił i co by nie powiedział, zarzuty ma w kieszeni. A tu w tym przypadku prokuratura powinna zadziałać z urzędu, bo ten mężczyzna zeznawał przed komisją sejmową, komisją śledczą. Publicznie parę milionów osób, nie przymierzając, oglądało, oglądało do jego zeznania, kiedy po prostu, tak, po prostu. Co ja gada? Skłamał, złożył fałszywe zeznanie, zasłaniając się niepamięcią. No nie, no proszę Państwa, można się zasłaniać niepamięcią co do pewnych zdarzeń, można je pamiętać przez tak zwaną mgłę, jest jeszcze subiektywna ocena rzeczywistości, o której mówiliśmy dzisiaj. No ale, dziś tak, no, ale mamy drugiego kandydata do. Wyroku ośmiu lat pozbawienia wolności. A przypominam, że to jest istotny interes społeczny, bardzo poważna sprawa, bo to nie jest jakaś tam sobie sprawa gospodarcza czy sprawa cywilna, gdzie ktoś tam popełnił kłamstwo. Tylko tu, yy, drodzy moi, yy, facet skłamał przed Komisją Śledczą Sejmową w sprawie poważnej afery wizowej. Kłamca. Strętny, obrzydliwy. Kłamca. Złożył przyrzeczenie i natychmiast skłamał. Ale muszę Państwu przyznać, że jednak kadry PiSu to są wyjątkowe bałwany. No popatrzcie, kogo ten Kaczyński, Kim on się otaczał, takimi małymi, drobnymi kłamcami, hochsztaplerami, cwaniaczkami ulicznymi. Tam w ogóle w tym PiSie nie ma ludzi takich, można powiedzieć, porządnych. Tak, no, człowiek ma przecież różne przekonania, światopogląd, ale jakąś tam przyzwoitość powinien mieć. A co pisowiec? To po prostu szuja. Szuja i to szuja zakłamana, kochani państwo. Takie są fakty. Ja się nad tym zastanawiałem kiedyś, czy ja bym znalazł jakiegokolwiek pisowca, czy z Jepa jak to woli, bo to przecież ich tam jest więcej tych gangów, który byłby. Nieobarczony stygmatem kłamcy, oszusta, złodzieja, bądź innego tak szubrawcy. Nie ma. No Znajdźcie mi, państwo, jednego z Jepa, który okazał się uczciwym człowiekiem prawdomównym, uczciwym, rzetelnym, takim posłem, państwowcem. Tak na przestrzeni ośmiu lat, pomyślcie, spróbujcie kogoś takiego znać. Nie ma. Teraz, jeżeli ktoś by napisał w komentarzu, że i tak nie pójdzie siedzieć, to, to ja już się zacznę śmiać. Drodzy Państwo, to już nie jest sytuacja, w której trzeba zebrać dowody. Te dowody właśnie zaistniały przed Państwem, przed całą Polską. Dowód na składanie fałszywych zeznań wedle definicji. Do tego przepisu. Można powiedzieć dokładnie ten tak, przesłanki stypizowane w tym artykule 233 kodeksu karnego zostały wypełnione w całości i Kołakowski powinien natychmiast usłyszeć zarzuty, tu nie ma na co czekać. Więc można powiedzieć kolejny do kolekcji 8 lat więzienia, bo dlaczego by mniej? skoro to było obrzydliwe kłamstwo i to w założonym z góry zamiarze, by chronić swój tyłek, a przyrzeczenie złożył. To już teraz wiecie, kochani Państwo, dlaczego Kaczyński tak się wzbraniał przed złożeniem przyrzeczenia, choć to przyrzeczenie nie ma żadnego znaczenia tak dobrą sprawę. No je można złożyć co do zasady, ale Kaczyński, kto wie, może i też może usłyszeć, Zarzuty składania fałszywych zeznań. To zależy już od oceny prawnokarnej, jeżeli zacznie się analizować jego zeznania przed Komisją Śledczą. Jego drugie przesłuchanie to będzie dopiero jazda bez trzymanki, można powiedzieć, że taka jazda alpejska. A zostaje jeszcze Beata Szydła. Ja dzisiaj na platformie X, czyli Twitter dawny, napisałem, że słabym ogniwem w pisowskim łańcuchu oszustw. Kłamstw i kombinatoryki będzie bata Szydł. Ta prosta kobieta ze wsi jest cwana, ale ma deficyty intelektualne. Ona nie jest inteligentna. Nawet jeżeli nauczy się regułek bądź się przygotują do, do takiego przesłuchania, to ona ma dosyć, jak to mawiała kiedyś młodzież, słabą kojarkę. Czyli ona niezbyt. Kojarzy fakty, nie ma wyobraźni, nie potrafi wykrztusić z siebie w miarę sensownego zdania, potrafi bardzo dobrze kłamać, o ile tych kłam wcześniej się nauczy, bo tak sama z siebie to jest ciężko. A pamiętacie, że to ona brała udział w załatwianiu zakupu Pegazusa, ona rozmawiała z ówczesnym premierem Izraela i ministrem obrony Izraela, również w tym uczestniczył Waszczykowski, ale Waszczykowski chyba jego stan. Wydaje mi się, że uniemożliwia przesłuchanie go, więc może na razie Waszczykowskiego można zostawić, ewentualnie przesłuchać go w domu, choć pewnie Ziobro by Waszczykowskiego kazał na noszach przywieźć przed oblicze Komisji Śledczej, gdyby to była pisowska komisja, ale nie jest i nigdy nią nie będzie. A Beata szedło pięknie przed komisją, zobaczycie Państwo, ja tutaj też napisałem do członków komisji, oznaczając ich na Twitterze, czyli X, by dosyć poważnie podeszli do przesłuchania Beaty Szedło, bo to jest to najsłabsze ogniwo w pisowskim łańcuchu, jak wspomniałem. Drodzy Państwo, tyle na dzisiaj. Materiał nagrałem wcześniej już, ale wypada życzyć Państwu dobrego wieczoru i tradycyjnie już dobrej nocy tym, którzy. Wcześniej chodzą spać, a i tacy się przecież zdarzają. Rzecz jasna zapraszam do subskrypcji, etc., etc., etc. No i co? Widzimy się jutro o 14.00. A jeszcze chciałbym Wam zapowiedzieć, że za czas niedługi przed wyborami samorządowymi za gości u nas Maciej Kamiński, ten młody działacz Lewicy. Ja rzadko kiedy kogoś zapraszam, tłumaczyłem Wam, dlaczego, ale akurat Maćka zaproszę, bo kto z Małopolski, to niech oddaje na Maćka głos. Chętnie go też przepytam z tych jego lewicowych pomysłów. Nie będę się nad nim znęcać, ale tak, no tutaj młody człowiek, skoro kandyduje jako kandydat do, czy też no, będzie radnym tak, w Sejmiku. Małopolskim. No tak, niech się dostanie, no ale musimy go przepytać z tych jego lewicowych pomysłów, co on tam ma do zaproponowania. No dobrze, to ja w takim razie się z Państwem żegnam. Widzimy się jutro o 14.00. Do zobaczenia.